Na finiszu runda zasadnicza Polskiej Ligi Hokejowej. Ciarko PBS Bank Sanok zajmuje pierwsze miejsce. Chyba nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego scenariusza. No pewnie nie. I przed sezonem wzięlibyśmy to w ciemno. Niemniej jednak rozegraliśmy kilkadziesiąt meczy i po nich okazało się, że na kilka przed końcem jesteśmy i będziemy z pierwszego miejsca rozgrywali półfinały playoffu. Od 19 lutego czekamy na czwartą drużynę i myślę, że dzisiejsza kolejka lub piątkowa taką drużynę już wykrystalizuje. No właśnie, do końca tego sezonu zasadniczego zostało 4 spotkania i tak naprawdę możemy teraz sobie sami dobierać tego rywala, jednym zabierając punkty, innym darując. Jest taki scenariusz jakiś opracowany, z kim chcemy grać i która drużyna będzie tą najlepszą dla nas? Nie kalkulujemy, ponieważ chcemy w sportowy sposób dokończyć te rozgrywki. Nie bawimy się w dawanie punktów, w zabieranie punktów. Sami doświadczyliśmy 2 lata temu, jak nam brakło jednego punktu do fazy playoffu i nie chcemy tego tutaj robić. Będziemy próbowali dograć uczciwie te rozgrywki do końca, ćwicząc i próbując różne warianty już w kontekście zbliżających się playoffów, jak również w najbliższym czasie, z tego co wiem, będzie już prowadzony mikrocykl przygotowujący drużynę do tych najważniejszych meczy, czyli od 19 lutego. Zarząd klubu podjął decyzję o cenach biletów na mecze play-off. Pojawiło się gro opinii, że te ceny biletów 25 zł za bilet normalny i 15 za ulgowe to zbyt dużo. Pojawiły się również opinie po półfinale i finale Pucharu Polski, że bilety były za tanie. W związku z czym jesteśmy na 2 różnych biegunach i doszliśmy do wniosku takiego, że ceny tych biletów są adekwatne do poziomu drużyny, jak również nie jestem w stanie przekonać drużyny, aby zrezygnowała ze swoich kontraktów i zagrała za darmo. Co miesiąc są określone wydatki, określona porcja zakupu sprzętów, jak również 5 drużyn, które młodzieżowych i dzieci, które grają w centralnych rozgrywkach. Są to naprawdę gigantyczne koszty i po prostu w jakiś sposób musimy również uzupełniać budżet klubu, który nie chcielibyśmy, aby spotkała nas sytuacja nowego targu, gdzie po zdobyciu Mistrzostwa Polski wszystko się rozsypało i w tej chwili walczą chłopcy, co prawda dzielnie, ale bardzo, w bardzo trudnych warunkach. No, chcemy przysparzać kibicom tutaj emocji i tego, aby ta drużyna, aby się tej drużyny nie wstydzili, jak również chcemy inwestować w sport dzieci i młodzieży, aby również stąd za rok, może za 2 już kilku naszych chłopaków grało w pierwszym zespole, a myślę, że i w tym roku będzie okazja, aby kilku z nich zadebiutowało w Ekstralidze. Czego życzyć przed fazą play-off prezesowi klubu i klubowi Ciarko PBS Bank Sanok? Mi to troszeczkę zdrowia, bo ostatnio jest z tym trochę kłopotu. Natomiast jeśli chodzi o Ciarko, myślę, że historycznego sukcesu, którym na pewno byłby jakikolwiek medal zdobyty w tych rozgrywkach. Oczywiście najgorszym miejscem, tak jak w każdej dyscyplinie sportu, jest miejsce 4. To miejsce w tej chwili można powiedzieć, że jest zdobyte. Co będzie więcej? To jest w rękach i w głowach zawodników, jak również trenera, który mam nadzieję, znaczy ufam w to, że tak poustawia tę drużynę, abyśmy tutaj wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni i po ostatnich meczach po prostu zwycięzcy. A kibicom życzę przede wszystkim dużo, dużo środków uspokajających, dobrego dopingu i żeby z drużyną byli na dobre i na złe, bo to jest bardzo ważny
doping, znaczy doping jest w ogóle bardzo ważny, ale tutaj jeśli chodzi o naszych kibiców, jest fantastyczny i chcę, aby w tych trudnych momentach, bo hokej jest grą bardzo szybko, wynik się zmienia jak w kalejdoskopie czasami, więc chciałbym, aby w tych trudnych momentach również dopingowali drużynę i żeby byli tym kolejnym zawodnikiem na lodzie. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Zapraszam wszystkich Państwa na spotkania, na arenę i jeszcze raz proszę o gorący doping. Dziękuję bardzo.